zwycięzca walki Formuły MMA, Paweł Roszkowski. Paweł, no tak, taka postawa naprawdę, no fenomenalnie. Od razu obalenie, przejście boczne, dosiad. Tam może trochę dorzepić się do tych pleców. Dlaczego wciągałeś rywala zamiast rozciągać i rozbijać? No bo czuję się bardziej lepiej za plecami. I wiedziałem, że to jest zawodnik K1. No to nie oszukując się, ale zawodnicy MMA K1 są w ogóle dwie inne osoby. No i wiedziałem, że wchodzić, bo może nie być drugiej takiej szansy. Wolałem od razu na początku kończyć i iść po swojej. Następna walka, będę się szykował, to mnie motywuje jeszcze bardziej do tego, żeby w poniedziałek iść na matę i znowu robić trening. No właśnie, w poniedziałek na matę, bo co by nie powiedzieć, no nie dostałeś chyba żadnego ciosu. Powiedz w ogóle, kiedy planujesz kolejny start? Dopiero na jesieni, czy bo niedługo chyba Alma w Jurkowie? Myślę, że na razie sobie odpuszczę tą Almę, ale już na jesieni następna walka, będę walczył, będę przygotowany. No i to tyle. No rozpocząłeś dobrą serię zawodników sportowych Białystok, więc rozumiem, że teraz będziesz trzymał kciuki za kolegów. No jasne, że tak. Są tu moi koledzy, razem z którymi sparowałem, trenowałem, dzień w dzień biegaliśmy. Jestem naprawdę przygotowany dobrze i wiesz, że oni są wyśmienicie też przygotowani. A powiedz, będziesz stał komuś w narożniku, czy raczej będziesz obserwował? Raczej będę obserwował, bo u Mateusza Dederko jest cały narożnik i u reszty tak samo. Paweł, no to w takim razie jeszcze raz gratulacje. Dwa słowa od ciebie, komu chcesz podziękować za pomoc w osiągnięciu sukcesu? Chciałem oczywiście podziękować dla swoich rodziców, bo to oni wierzą we mnie najbardziej. Dla swoich przyjaciół, dla Sylwii, dla Marcela i dla swojego brata, który też trzyma mocno za mnie kciuki. I dla całego teamu, który mnie przygotowywał, dla Huberta Perca, dla Mateusza Gogola i dla swoich sparring partnerów, z którymi codziennie spotykam się na macie i trenuję cały czas.